Witam. Przyjechałem na chwilę na pieseczkę. Zanim Ewelina pojedzie do pracy, no przyszedłem zobaczyć, jak wieże latają. Jestem ogólnie bardzo zadowolony. Ja wiem, że tu jest pszczoła, która nadal będzie się jeszcze oblatywać, słuchajcie. Z tego, co widziałem po ostatnim wygryzającym się czerwiu, tak? Teraz leci jakby trzecia seria tego, że one tworzą sobie mateczniki. Teraz już faktycznie zrobię tak, ja w zeszłym roku tego nie przeciągałem aż tak długo. Zrobię tak, że na ten dolny właśnie korpus pod kratę włożę ze dwa mateczniki i tyle. A tą górę w tym momencie jeszcze zobaczymy, czy tam u góry nie ma jakiś ekstra ramek. Czy to nie jest pozalewane w 100% i wtedy może to zbijemy, może trochę pierzgi wyrzucimy jeszcze i może wtedy zbijemy to, że zrobimy z tego 3 korpusy, nie 4. Bo można też tak wykonać, że trochę je pomniejszyć i wtedy ta siła rodziny też będzie elegancka w stosunku do ula. I tak będziemy sobie kombinować. Zobaczymy. To wszystko co roku wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ zależnie od tego, jaki mamy pożytek i od tego, jak chcemy go pobrać z uli, tak? Ci, co trzymają wszystko wiecznie na kracie, to jest w ogóle zupełnie inna filozofia. No. Gdyby była lepsza pogoda, taka jak w zeszłym roku, to te pszczoły by miały te górne korpusy już naprawdę by było to pozalewane, tak? W tym roku pogoda trochę nie dopasowała, teraz jest trochę lepiej. I to by było wszystko, jeśli chodzi o loty teraźniejsze moich pszczół. I jak to wygląda, jeśli chodzi o rodzinę i o to co też ona ma w środku, bo pszczoły różnie się zachowują w stosunku do tego, jaką mają strukturę wewnątrz ula, tak? I na wylotkach czasami też różne rzeczy można poznać, oczywiście. I to by było tyle. I życzę miłego dnia wszystkim pszczelarzom i zapaleńcom pszczelarstwa.